Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kolejną drogą konserwę. Tym razem jest to Utko po węgiersku. Marka domowy WEG. Producent firma UNO. Mamy tutaj porcję 300-gramową. Oczywiście sobie możemy to podzielić jak chcemy. Zjeść w całości, podzielić na pół. Zawsze jak tam kto woli. Jeśli chodzi o kaloryczność, to całość ma 432 kilokalorie. Puszka łatwo otwieralna. 2 lata od daty produkcji, ale można na pewno zjeść zdecydowanie później. To tylko teoria. Co my dokładnie mamy w składzie? Utko z kurczaka bez skóry i kości, czyli nie tak jak w poprzednim daniu, takim w słoiku miałem kości. Przyprawy wyłącznie naturalne, takie jak papryka słodka, papryka ostra wędzona, tymianek, czomber, lubczyk, pieprz ziołowy oraz suszona cebula, czosnek, cukier, sól, żelatyna. Żadnych dziwnych rzeczy. Bardzo dobry skład. No, to jest niby po węgiersku. Brakuje raczej tutaj, aby dołożyć tutaj normalną paprykę, a nie wyłącznie taką w postaci przyprawy. No ale zobaczymy, czy to będzie dobre. Najlepiej spożyć na zimno. Najlepiej smakuje na zimno. No ale oczywiście nic nie przeszkodzi nam, jakbyśmy mieli na przykład to podgrzać. Raczej się nic nie stanie, a może będzie lepiej. No dzisiaj trochę ciepło jest, zapewne ta galaretka rozpuściła się, no ale zobaczymy, jak to będzie. Tak to się prezentuje. No taki trochę czerwonawy kolor od tej papryki. Pomarańczowo-czerwony. Też w tej konserwie wygląda tak, jakby nie była wypełniona do pełna. Czy rzeczywiście tutaj jest te 300 gramów? W tej innej konserwie też tak, jakby coś brakowało. Inne konserwy, zdecydowanie tańsze, to są praktycznie po sam brzeg wypełnione. Łącznie z tą galaretką. No tu niestety galaretka się roztopiła. No ale takie mamy warunki pogodowe. Jakby to było jedzone w domu, w chłodzie trzymane, no to ta galaretka by była. Albo jemy na zewnątrz, ale nie jest tak ciepło jak dzisiaj. No, mięso to jest w takich wielkich kawałach. Nie jest to mielonka. Już od pierwszego kęsa smak wyśmienity. Mięso bardzo mięciutkie, nasączone właśnie tymi przyprawami. Dodatkowo ta galaretka właśnie tak polepsza smakowitość tego dania. Raczej tego mięcha. Trochę ciężko nazwać to daniem. Dodatek w postaci chleba i jak zwykle ogórka. I dopiero wtedy jest komplet. Nie jest to mdłe. Nie czuć tu jakiejś też ostrości, chociaż po węgiersku wolałbym, żeby troszeczkę to ostrzejsze było. Jest taki lekki posmak właśnie wędzonej papryki, ale raczej on jest taki bardzo minimalny. Nie jest takie mocno wyczuwalne to. No ale przypraw jest całkiem sporo. No i przynajmniej je czuć, że one tutaj są.
dodane. No na pewno takiej konserwy w jakiejś innej firmie nie znajdziemy. Na pewno nie z takimi przyprawami. Co do jakości mięsa, no nie wiem skąd ono pochodzi. Ale jest smaczne. Chociaż takie z konserwantami też takie jest. No ale to wydaje się być troszeczkę jakby lepsze. Może to zasługa tych przypraw. Albo zasługa tej galaretki, która się bardzo fajnie roztopiła. Widać, że to nie jest mielonka. Jak dla mnie, pod względem smakowym, konserwa wyśmienita. To się nadaje tak do bardziej wypicia, ta galaretka, niż do zjedzenia. Bardzo świetne. Jak nie zjemy, a chcemy dokończyć później, zamykamy. To oczywiście nie jest w zestawie, tylko pochodzi z polskiej wojskowej racji żywnościowej. No ale jak widać, wielokrotnie mi się przydaje. Gdzie oczywiście takie coś kupić? Pod względem smakowym jak najbardziej w porządku, pod względem cenowym no niestety jest trochę gorzej. No ale od czasu do czasu można sobie takie coś zafundować. Także gdzie ja to sobie kupiłem, w jakiej dokładnie cenie, wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.